Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Grzegorz Rasiak, który niekiedy pojawia się na różnych stronach, w różnych cyklach typu Forgotten Premier League Players. I tak się zastanawiam, czy takie hasło Forgotten Premier League Player, zapomniany piłkarz Premier League, to jest coś, z czego pan się cieszy, że jednak kibice pamiętają i przypominają pana karierę także w Premier League, czy z drugiej strony ma pan takie poczucie kurczę, że w samej Premier League to można było jeszcze więcej ugrać, no bo wiadomo, że w Championship miał pan zupełnie inny status. No bez wątpienia, witam serdecznie przede wszystkim. Bez wątpienia, miło, że w ogóle o mnie pamiętają, mimo wszystko, bo żeby sobie kogoś przypomnieć, to trzeba o nim pamiętać. A już jak przypomina Rio Ferdinand, no to... I Peter Crouch. I Peter Crouch, no to też dostałem kilka zrzutów, żebym to sobie zobaczył i, i chętnie posłuchałem. No byłem 6 lat w Anglii, nie ukrywajmy, że byłem w czterech zespołach, co walczyło awans do Premier League. I w dwóch zespołach, gdzie tak naprawdę, no nie oszukujmy się, byłem częścią zespołu, bardziej uzupełnieniem składu niż pierwszoplanową postacią. E, stąd tych meczów też było mniej, a, a wiadomo, że konkurencja w Premier League jest ogromna. E, myślę, że, że wcale nie mniejsza niż, e, niż teraz. Akurat trafiłem do Tottenhamu, gdzie mieliśmy wybitnych napastników: e, Germana Depfo, e, Robiego Kina, którego uwielbiałem oglądać, mimo że jest w moim wieku. No to wiadomo, że Robi, jak miał 18 lat, już, już trafiał do Interu za wielkie pieniądze. Grał w wielkich klubach i, i nie było to łatwe, żeby grać regularnie, ale na pewno e, Premier League to jest Premier League. Byłem w Boltonie na wypożyczeniu, pomogłem w jakimś stopniu zespołowi, żeby się utrzymał, bo, bo to był główny cel. To mnie były inne aspiracje i, i znakomici piłkarze. Na pewno brakuje tego wszystkiego. E, jakbyśmy teraz patrzyli, że no szkoda, że mój zespół nie było. Słowo Dwa razy przegrałem w flyoffer, ale nie ma czego żałować. E, zagrałem ponad 200 spotkań w Anglii i, i z tego jestem dumny. Są też tacy piłkarze, którzy przez całą karierę. Praktycznie występują w Championship, albo w tych niższych ligach, jak na przykład Bartek Białkowski, a pan w tej Premier League wystąpił i z drugiej strony ma pan takie poczucie, że, bo to pytanie zawsze będzie wracało, co by było gdyby, jeśli chodzi o to legendarne spotkanie z Liverpoolem, bo wtedy toczyła się taka dyskusja. Gdyby ten gol został uznany już po kolejnych miesiącach, czy Grzegorz Rasiak pozostałby na tym poziomie? Jak pan na to patrzy? Czy to w ogóle cokolwiek zmieniało? Czy te dyskusje mają sens? To znaczy, tak naprawdę byłem tylko dwa. Z... Po debiu... Debiut z Liverpoolem był w sobotę. Ja tak naprawdę wróciłem z reprezentacji w czwartek. Miałem tylko w czwartek spotkanie z fizjoterapeutą. W piątek byłem w klubie na jednym treningu. Wyszedłem w pierwszym składzie. Byłem naprawdę w dobrej dyspozycji wtedy i dobrze się czułem. Dobrze zacząłem sezon też derby. Byłem zadowolony ze swojej. Dyspozycji i tak naprawdę no, brakło szczęścia, byśmy teraz mieli war. Ta piłka e, tak naprawdę bo, była analizowana, nie wyszła za linię, tylko, tylko była w boisku. Tak się nie stało. E, trafiłem jeszcze w poprzeczkę w tym, tym spotkaniu, więc tego szczęścia troszeczkę zabrakło, ale to na pewno dałoby mi kilka meczów więcej. Kolejnym spotkaniu miałem udział przy bramce z tą gdzie zagrałem 90 minut. A, a tak naprawdę decydujące było to, że po tych dwóch spotkaniach wrócił e, egipcjanin Mido, e, który, który mimo młodego wieku wtedy już był w piątej lidze europejskiej, tej światowej czołówki, bo był w Romie, By w Ajaxie, w, w celcie Vigo, Olimpiku Marsylia. Naprawdę w bardzo dobrych zespołach, w świetnej, świetnej grupie zawodników miał okazję się rozwijać. I no, się okazało, że, że wszedł, następny mecz był najlepszy na wojsku, kolejny mecz zdobył gola i asystę. Ciężko było wskoczyć, ale mimo wszystko w kolejnych dwóch spotkaniach jeszcze wchodziłem, ileś minut miałem. A później zespół naprawdę dobrze grał. A Tottenham skończył na piątym miejscu w tabeli, i, no i ciężko było wskoczyć do składu. A czy Grzegorz Rasiak, tak z perspektywy czasu, był napastnikiem o poziomie Premier League? Bo czasami po prostu tak jest, że piłkarz trafia albo do klubu, do którego nie pasuje, albo do klubu, w którym właśnie, tak jak pan mówi, jest potężna konkurencja, ale z drugiej strony można o nim powiedzieć, że jest napastnikiem na poziom Premier League. Ma, ma pan takie poczucie na przykład po latach, że gdyby występował w tamtym momencie, kiedy trafił pan do Tottenhamu w nieco słabszych klubach, albo innych klubach, albo klubach, Grających w nieco inny sposób, to mógłby pan w tej Premier League coś znaczyć więcej? Myślę, że moje umiejętności, jakie były w, na, na ten czas, no to mogłem być czołową postacią w Championship i tak było. No i byłem zupełnie składów składu w, w Premier League. E, choć jestem dumny z tego, że dwa kluby po mnie sięgnęły, a sięgnąć mogło o wiele więcej. Fulam, Bo, między przy, innymi. Między innymi Fulam i robiłem wszystko, żeby przekonać trenera, e, którego doskonale znałem. To się nie udało. Była oferta z West Hamu, jak awansował do po play do Premier League, a my odpadliśmy. W międzyczasie Aston Villa się po mnie zgłosiła, jak byłem w Tottenhamie w styczniu, bo akurat tak się złożyło, że z tych, z tych 8 meczów w Tottenhamie w Premier League dwa mecze zagrałem z Aston Villą i w ogóle naprawdę dobrze się zaprezentowałem. A Aston Villa dosyć często gościła u nas na stadionie i Birmingham koło, koło derby leży, więc byli do, mocno zainteresowani, nie doszło do transferu latem, chcieli zimą. Mido był na Pucharze Afryki, dostałem jasny, jasny przykaz od trenera Martina Jola, że, że do końca okna transferowego, póki on nie wróci, nie ma absolutnie mowy, żeby mógł odejść. I pozostawało, a były Mistrzostwa Świata w Niemczech, pozostawało e, tak naprawdę tylko rozwiązanie, że trafię do Championship na wypożyczenie, bo takie były przepisy, że można trafić po oknie transferowym. I tak też się stało, po mojego byłego trenera, George'a Barleya, który był wcześniej ze mną w derby, później objął e, zimą Southampton. No, dałem się namówić, trafiłem do Southampton i uważam, że to był dobry krok. Sam pana transfer do Anglii odbywał się w kuriozalnych można powiedzieć okolicznościach, bo jak człowiek dzisiaj spojrzy na pana Civina transfermarkt to Sieny tam nie ma, ale ta Siena odegrała tak naprawdę można powiedzieć kluczową rolę w karierze i chyba nawet w życiu, bo dzisiaj pan spędza bardzo dużo czasu we Włoszech, rodzina również mieszka właśnie we Włoszech, ale w samej, w samej Italii pan nie pograł, choć było bardzo blisko. Pod tym kątem też można zadawać sobie takie pytanie, co by było gdyby? Myślę, że dużo moje parametry piłkarskie i moje walory dałyby mi dużo większe szanse zaistnieć w seria niż Premier League. Dlaczego? Przede wszystkim, seria od środkowego napastnika wymagało bardzo dobrą grę w powietrzu, utrzymania się przy piłce. Szybkość meczów Premier League jest zdecydowanie wyższa niż, niż szczególnie w tamtych czasach. Będąc w w zespole i przez dwa i pół miesiąca, przygotowując się do początku sezonu, też miałem to szczęście, że przy sobie miałem takich piłkarzy, że mogłem się od nich uczyć, bo był Tor André Flo, Enrico Chiesa, naprawdę wybitne jednostki, jeśli chodzi o, o grę w ataku. Zupełnie i o innych walorach. A to grałby ale... pan tam przy takich konkurentach? Słucham. Grałby pan tam w tej sieni? Y... Czy gralibyście na przykład na dwóch napastników? Tak naprawdę mieliśmy czterech, bo jeszcze był młody chłopak. Y... Nawet teraz nie powiem, jakie miał nazwisko, więc generalnie mieliśmy dwóch. Typowo Enrico nie grał regularnie po 90 minut, więc jakby we Włoszech bardzo często rotują napastnikami, i, i taki był też zamysł. A przy, przy, grałem w sześciu meczach towarzyskich przy, przed okresem, przed pierwszym meczem ligowym. Tak się złożyło, że liga zaczynała w połowie września. Zdobyłem cztery bramki. W tamtym czasie żaden zawodnik zespołu nie strzelił tylu goli w meczach towarzyskich co ja, więc jakby realnie miałem szansę zaistnieć, tym bardziej, tym bardziej że. Dyrektor sportowy i trener bardzo mnie chcieli w swoim zespole, stąd też po meczu Polska-Włochy zainteresowanie Sieny i transfer do Sieny. Czy transfer? No nie wiadomo, bo w sumie odchodziłem jako free transfer dopiero latem, ale nie mam radne szanse, żeby, żeby tam być i zresztą tak mówiliśmy o tych propozycjach. to to po sezonie słucham, Southampton mogłem trafić do Sandory, ale kluby się nagadały i tak się nie stało. Ta Sandoria też panu, e... można powiedzieć, była pisana, bo e... syn Kibic Sandory i Genua też można powiedzieć jedno z pana miast. No i też się nie udało przekonać trenera, no bo jednak kluby muszą dojść do porozumienia, a tak się też nie stało, więc w tej scenie nie miałem realne szansy na to, żeby się zaistnieć. Przepisy były takie, że, że był wymóg, e, dwóch zawodników mogło grać spoza Unii Europejskiej. Taki piłkarzy już Siena miała. Jak podpisałem kontrakt w był jasny przekaz, że 1 maja Polska wchodzi do Unii Europejskiej i będzie naturalne, że będę traktowany jako zawodnik z Unii Europejskiej. Okazało się, że rząd włoski dla pewnych, e, że był okres przejściowy dla nowych członków tych 10 państw, które wchodziły i mnie też to dotyczyło, więc generalnie za bardzo próbowaliśmy, żeby, żeby ktoś odszedł z klubu. Było dwu rodikotatej i i plus jeden piłka z Gwinei, który nie zagrał w całym sezonie żadnego meczu, ale miał wszystko powiedział, że zostaje w Sienie. I, I ciężko było znaleźć furtkę, ale furtka była, bo trafiłem do derby. Miałem ileś tam propozycji, ale po tym co zobaczyłem, trafiłem do derby. Na 9 miesięcy z opcją, że wracam na kolejne dwa do Sieny. Ale że, że w derby tak się wszystko potoczyło. Mhm. Nikt w klubie absolutnie nie miał mm, zamiaru puścić mnie z powrotem, i, i no, też nie żałuję. I koniec końców wyszło idealnie, ale czy w tej kwestii a propos paszportu tego, w jaki sposób miał pan być rozpatrywany, czy jako zawodnik z Unii Europejskiej, czy spoza Unii, to tam zawalił jakiś prawnik? Ktoś wprowadził nie, nie, was w błąd? po prostu... Bo taka sytuacja na logikę, tak mi się wydaje, powinna też dotyczyć innych piłkarzy, nawet z państw, które wchodziły wtedy do Unii. I oni też pewnie mieli taką niejasną sytuację. Czy podpisać kontrakt z włoskim klubem, czy nie? Czy był pan jedyny wtedy? No, akurat tak się złożyło, że... że... W tamtym czasie no niewielo piłkę. Włoskie kluby nie wydawały wielkich kwot na transfery, zazwyczaj jeśli chodzi o, o poziom LIG, czy polska, słowacka, czeska, czy, czy pewnie jeszcze może chorwacka. Więc nawet się nad tym nie zastanawialiśmy, bo wydawało nam się, że to będzie jakby klarowne i, i jasne. Niestety tak się też nie stało gdzieś tam na, na czekaliśmy do końca tak naprawdę, bo czekałem do połowy września, żeby tak się wydarzyło, bo pierwsza kolejka była w połowie września ze względu na Olimpiadę w Atenach. Ten e, czas się wydłużał i mieliśmy nadzieję, że tak będzie. Nie Miałem możliwość trafienia do Modeny, bo tam było miejsce na wypożyczenie, jakby, nie na wypożyczenie. być w Modenie i, e, i poczekać, co się wydarzy, no ale zobaczyłem inne opcje, zobaczyłem obiekt treningowy, stadion w Derby, poleciałem, zobaczyłem pogodę, która była umiarkowana na tamten czas. Eee, piłkarze, którzy byli w zespole, bo byli naprawdę e, to doświadczeni i, e, i bardzo utytułowani piłkarze, bo e, sam Ian Taylor, mój kapitan, e, wtedy w derby ponad 300 meczów i kapitan nastąpili e, w Premier League, e, Jeff Kena, Inigo Idiake, Modem Bisgard, piłkarze, którzy grali w reprezentacjach swoich, e, czy pierwszych, czy młodzieżowych, czy, czy w Premier League, no to nie żałuję tego, że tak się wydarzyło, bo, bo po, po, pokładało się wszystko tak, jakbym. No i tutaj... później historia no. też się powtórzyła w kontekście pana syna, prawda? Któremu też Włosi niekoniecznie chcieli dać zielone światło, żeby, żeby na... u nich grał. Dokładnie, dokładnie, już nawet bym powiedział, że Włosi po prostu no takie są przepisy i, i bardzo restrykcyjnie kluby europejskie w tych 8-10 lat temu podchodziły do tego, że, że poniżej 16 roku życia nie mogą kontraktować. się Zawodników. Wiemy doskonale, jakie problemy miała czy Chelsea, czy Barcelona, czy Manchester City, za różne formy sprowadzania zawodników e, trochę młodszych. Stąd też jakby nie było takiej e, możliwości. Z tym był później w, e, na tym samym obiekcie treningowym, e, w bojazka, w zespole w satelitarnym e, Sampdorii, e, ale w Sampdori już być nie mógł. Mhm. Mimo wszystko, że trenowo przez półtora roku czekaliśmy, że, że będzie możliwość, żeby. Mógł grać tylko w meczach towarzyskich, w turniejach towarzyskich, ale, ale w rozrywkach nie mógł grać. A co pan pomyślał sobie właśnie w tamtym momencie, kiedy stało się jasne, że musi pan opuścić Sienę po tym bardzo dobrym okresie przygotowawczym, po tych kolejnych golach, które pan strzelił? Obawiał się pan o to, w jakim kierunku skręci ta kariera? Bo no, Siena i Derby County to są dwa zupełnie różne światy i pewnie też pan nie wiedział do końca, czego się spodziewać po samej lidze. Więc to był taki ból, to były takie wyrzuty kurcze. Dlaczego to nie wypaliło? Czy miał pan wtedy takie poczucie własnej wartości, że gdziekolwiek pan trafi, to i tak będzie strzelać? To znaczy, moja sytuacja była taka, że ja podjąłem decyzję e, na początku stycznia, że trafiłem do Sieny, nauczyłem się języka. Będę, no, szybko e, w, w, Akurat e, włoski język jest dość e, dźwięczny, i, dost, i żeby e, w formie komunikatywnej się go nauczyć, jak się. Postarałem, to faktycznie tak było. Co dzisiaj Pan mówi perfekcyjnie po włosku? Perfekcyjnie nie mówię, ale radzę sobie dobrze. Ale miałem prezentację w przerwie meczu, bo jeden, jeden podpisałem kontrakt w Sienie, ale jedna zależność była taka, która spo, mógłbym z tego kontraktu nie skorzystać, jeśli Siena by spadła do serii B. I taki był jakby zapis w umowie. Siena utrzymała się przed końcem e, sezonu. Był mecz z Juventusem, byłem e, na prezentacji w przerwie meczu. Piękne wydarzenie. Cieszyłem się, że trafiłem do pięknego miasta, e, gdzie mogę się uczyć od dobrych piłkarzy. E, miałem sporo innych propozycji. E, byłem za e, wolnym zawodnikiem, więc jakby ten e, jeszcze wtedy pan Włodzimierz Lubański prowadził moje interesy. Tych telefonów było bardzo dużo, e, czy, czy szczególnie z Bundesligi, bo. Bo byliśmy blisko, graliśmy w e, parę miesięcy wcześniej z Hertą w europejskich pucharach, ale ja już e, byłem jasno nastawiony, chcę trafić w to miejsce. E, warunki, które tam miałem, były, były dla mnie wy naprawdę wystarczająco dobre. Nie musiałem myśleć o, o innych apanażach, bo, e, bo tak naprawdę w piłce, jak dobrze gasz, pieniądze przyjdą i. I takiego założenia byłem i się nie pomyliłem, bo rok później trafiłem do Tonami. To prawda, ale to był taki moment, kiedy wyjeżdżał pan w ogóle z Polski, że w trakcie rozmów z agentem mógł pan korzystać z, z różnych ofer, na zasadzie z Niemiec: mam to, z Francji, mam to, z Portugalii, mam to gdzieś, nie wiem. Z... Północy Europy, też coś tam się pojawia. Faktycznie był pan wtedy tak nieprawdopodobnie rozchwytywany? I, inaczej, i czy to był też moment, kiedy miał pan najwięcej ofert w karierze, czy później na, na bazie tych liczb, które wykręcał pan w Championship, tych ofert pojawiało się jeszcze więcej? Nie, później miałem ciekawsze oferty, no bo już w tych miejscach, gdzie, gdzie ja znałem zespoły, przede wszystkim e, szczególnie z Mieszyk-Ladbach, z Hanoweru. E, Ludzie z klubu i dzwonili do mnie i do, i do mojego agenta, e, żeby mnie przekonać. Wiadomo, że w, po europejskich pucharach z Manchester City, e, z Hertą Berlin, e, po meczach reprezentacji, zwycięstwo z Włochami, zwycięstwo z Serbią, e, tak naprawdę zapracowałem sobie na to, że, że przez te... E, szczególnie po tym, że trzy e, miesiące wcześniej e, miałem wirus cytomegalia i przez trzy miesiące nie mogłem grać w piłkę. E, ale zacząłem sezon... E, bardzo udanie, strzelałem bramki, grałem reprezentacji, było naturalne i byłem w, w takim dobrym wieku na transfer, miałem 24-25 lat, więc, więc jakby i doświadczenie polskiej w polskiej takie bo w momencie, kiedy wyjeżdżałem, miałem 100 meczów w EST-klasie i 44 gole, więc, więc było widać, że jakiś gwarant bramek jest i i też, tak, I też tak zespoły do tego podchodziły. Nawet jak, jak już jechałem dograć wszystko i podpisać wstępną umowę z Cienią, dostałem telefon od, od pana Włodka Albańskiego. Grzegorz, usiądź, bo tutaj mam jeszcze właśnie Hanower. Ponowił ofertę. Te warunki były prawie, dwu, prawie dwukrotne, z tego, co, które miałem w Sienie, ale już byłem tak nastawiony, już zacząłem się uczyć języka, już sobie poznałem środowisko, jak to może wyglądać, widziałem siebie tam i żadne pieniądze by nie przekonały. A, a tych propozycji z Rosji, z Belgii, Holandii czy, czy ze Strasburga. Było, tylko bardziej patrzyłem, gdzie moja osoba i moje predyspozycje dadzą mi szansę na to, że mógł się rozwijać I, i stąd też Siena. A była kiedyś taka oferta, albo taki telefon, przy którym spadł Pan z krzesła i pomyślał sobie wow, taki klub się mną zainteresował, albo przynajmniej pojawiła się plotka, że jakiś gigantyczny klub może się Panem zainteresować? No powiem tak, podpisałem kontakt w Sienie na samym początku stycznia, jakby wcześniej już dosyć mocno to przemyślałem, bo bo tej propozycji wiedziałem od połowy listopada. Eee, Zjawił się mój późniejszy agent George De Giorgis eee, z dyrektorem sportowym e, Nelsonem Liciem. Chcieli mnie bardzo. Widać było, że zależy im na tym, żebym trafił w to miejsce. Zresztą tak samo chcieli Kamila Kosowskiego wtedy, tylko Kamil był w jakimś dziwnym, długim wypożyczeniu w Kaiserslautern na 4 lata i za, bardzo, i za bardzo nie mogli tego rozwiązać. A Sieny nie było stać po A jaki to był klub? Siena. Jakby, okay. jakby, mm -hmm. Jak już wiedziałem, że trafiam do Sieny, to też wiedziałem, że chcą Kamila Kosowskiego. A, okay. Ale. Mm -hmm. ale, ale... I notabene Giorgio później a, zrobił transfer Kamila do kiewo Verona, więc. I chwilę poczekał po Hampton trafił do Kiewo, więc więc podpisałem umowę i dostałem telefon od pana Tadeusza. Pan Tadeusz Fogiel do mnie zadzwonił. W lutym mieliśmy grać mecze z Bordeaux w kolejnej rundzie. Ja, Paryż mi się bardzo podobał. Byłem miesiąc wcześniej. Brzmi dobrze. Rok wcześniej też byłem w Paryżu, jak była przerwa w grudniu. No i zadzwonił do mnie, że jest propozycja, że Paryż chce skorzystać z, bo ja miałem sumę ostępnego wpisaną w kontrakt, że chce skorzystać, dogadać się i chce skorzystać z możliwości sprowadzenia mnie. Paryż był akurat nawet wtedy Paris Saint-Germain. No nie było. W, Potęgą, tak jak jest teraz, było na 12 miejscu w tabeli. Ale to wciąż w Ale wciąż to Paryż, Paris Saint-Germain. Zresztą oglądałem Ronaldinho, jak tam grał. A kto grał w ataku wtedy w PSG? Nawet powiem szczerze, teraz nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale przez to, że nie, mój transfer nie, mógł, nie był realny, sprowadzili Ljuboja Daniela do, o z Lans do Paris Saint-Germain. I, no i to był taki jeden telefon, który faktycznie aż się łezka zakręciła, no i bardzo mi zależało na tym, żeby trafić do Sandory, Dory. klub, trenera, wszystkich, no ale trudno było oczekiwać, jak, jak klub zapłacił za mnie 3,5 miliona euro, a propozycja była milion, to no nie było możliwości, żeby można było to rozwiązać i też tak się wydarzyło, że że zostałem wsachanty. Rozmawiałem niedawno z Sebastianem Przydowskim o budowie tego wielkiego gro Groklinu, na którego sukces, którego sukces tworzył też między innymi ten mityczny duet Rasiak niedzielan. I chciałbym zapytać, czy to było trochę tak, że Rasiak sprawił, że niedzielan był o 30% lepszy i też w drugą stronę, że tak doskonale się uzupełnialiście, że gdybyście na tym etapie kariery nawet nie trafili na siebie, to, to być może nawet nie zrobilibyście tak dużych karier? Wszystkim ja uwielbiałem grać dwójką z przodu, więc, mając koło siebie drugiego napastnika, który dysponował znakomitą szybkością, mogłem się zatnąć po piłkę, szukać piłek prostopadłych, co bardzo lubiłem robić. tym mecze reprezentacji, szczególnie z Węgrami, to pokazały, że, że można grać z kimś w jednym zespole przez 8-9 miesięcy. I można to wypracować odwzorować I wypracować nawet. sobie taką, e, taką formę współpracy, że ktoś inny cię uzupełnia i przede wszystkim masz koło koło siebie. Ja nigdy nie lubiłem grać jako jeden z, przod, e, z przodu, bo jak się zapnęłem po piłkę, to znowu mnie brakowało. Jak nikt nie wszedł na miejsce, e, to każdy trener... Zostań bądź blisko pała karnego. A ja generalnie nie zawsze lubiłem być blisko pała karnego. Lewy chyba też ma to do siebie, mam wrażenie. Szczególnie, szczególnie jak tej piłek nie ma. Nie wszyscy są. Christianem Wieri, który żyje tylko z, żył tylko z tego, tylko że Christian Wieri każdemu potrafił szczelić gola i wystarczy, że przez minutę był poza. Czy sekundę, przepraszam. Poza radarem obrońców, potrafił to zamienić na bramkę. I te, I te jego, jakby e, statystyki meczowe nie wpływały na to, jak go ktoś oceniał. Jak nie strzelił bramki, to krytyka już była, że był bardzo niewidoczny. I e, dlatego ja też lubiłem e, grać czy z Andrzejem, czy wcześniej z Michałem Chalbińskim w Odrzewodnictwie, gdzie tak naprawdę stworzyliśmy duet też napastników i mieliśmy bardzo wiele asyst między sobą. E, to powoduje, że, że napastnicy mają więcej swobody, łatwiej się gra. I łatwiej też przede wszystkim jest grać się bocznym pomocnikom, którzy mają więcej osób po I łatwiej jest się znaleźć i zdobyć gola. Więc jakby e, inne predyspozycje piłkarskie, podobnie jak w Tottenhamie był, e, był Robi Kinney, Jeremy Defoe, Martinio tak samo ustawiał to, bo wiedział, że ta współpraca może, może się opłacić i, i wszystkim może być mieć wymierne korzyści, o, jeśli chodzi o, e, o współpracę e, i zdobywanie goli. Więc jakby tutaj z Andrzejem się naprawdę dobrze rozumieliśmy. szkoda, że graliśmy tylko. W Groklinie przez rok, bo może jakby była sytuacja taka, żebyśmy do lata wytrwali, prezes by się nie obraził, że, że ja odchodzę latem jako wolny transfer, to, to te mecze na koniec jeszcze byśmy wygrywali jako Groklin, i Groklin by nie zajął w, w ostatnim moim sezonie, a tak naprawdę zagrałem tylko trzy mecze na wiosnę. I dożyłem w tych trzech meczach trzy gole strzelić, ale niestety to się rozsypało, odszedł Tomek Wieszczycki po, po słynnym, słynnym meczu z Wisłą Kraków, gdzie koledzy wyszli w koszulkach Rosji jesteśmy z tobą I, i, i mnie już nie było, Tomka już nie było i zespół nie awansował do europejskich pucharów i myślę, że to był wtedy błąd. A Andrzej odszedł w styczniu za sumę odstępnego, a być może gdyby tej sumy nie było i by został do lata, Eee, wszyscy byśmy się jeszcze cieszyli na koniec. A jak wyglądały wtedy te wasze relacje, o których tak wiele się mówiło, że tak super dogadują się na boisku, ale że poza boiskiem nie? To, był, to była taka legenda miejska, która nie miała żadnego związku z prawdą, czy faktycznie nie przepadaliście ze sobą poza boiskiem? To znaczy, no, jak w piłce nożnej. Każda szatnia ma to do siebie, że jednych, jedni ze sobą e, się kumplują bardziej, inni mniej. No. Ale w niechęci żadnej nie było niczego takiego, eee, tak? Czy... Generalnie był, był mały epizod w meczu Groklin-Górnik, gdzie mhm. graliśmy przeciw sobie. I stąd się wzięły te niesnaski. Były, później były wyjaśnione, więc jakby tutaj nie było. Ale, ale. A co się wydarzyło w tamtym meczu? No tam Na pinka. emocje wzięły górę niepotrzebnie i, i skończyło się w to niedobrze nie dla mnie, tylko dla Andrzeja, jak przyszedł, bo okazało się, że dwa miesiące czy trzy miesiące później jesteśmy razem w zespole i, e, i jak to współpracować? No, jak wygląda takie wejście wtedy? E... Bo ja rozumiem, że tam padły po prostu z nieładne słowa, tak? Ze strony... No, takie były agresywne w stosunku do, mhm. do osób, które były. E, to są moją rodziną, więc, więc e, takich rzeczy się nie robi, mhm. bo nigdy nie wiesz, gdzie będzie za chwilę. Szacunek dla każdego musi być. Wyjaśniliśmy sobie po jakimś czasie to. Nawet była zabawna sytuacja, bo mieliśmy spotkanie na zgrupowaniu, na zgrupowaniu wtedy, bodajże na Cyprze, jeszcze w, przed, meczami, przed meczami ligowymi. No i jak to w treze z trenerem bowym Kaczmarkiem, ze mną i z Andrzejem się spotkaliśmy, żeby tutaj. Wyjaśnić sytuację, jakby zrobi, zrobić sobie carte blanche. Zaczynamy od początku, bo pewnie myślę, że to Andrzej zrobił to nieświadomie, emocje wzięły górę, a, 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 a no nie było to właściwe. A mhm. potem sobie wyjaśniliśmy i. Czyli po latach nie ma tam, żadnej... Nie, Absolutnie nie mam prasy. Wspomniał pan o tym, że miał pan idealny profil na przykład po, do gry w Serie A, że gdyby pan został we Włoszech, to mógłby tam zrobić większą karierę. Wspomniał pan również o tym, że notował wiele asyst. Jak człowiek odpali sobie Grzegorz Rasiak, the best of, to można obejrzeć kilka naprawdę efektownych goli. I to stoi tak naprawdę w takim bardzo dużym kontraście z tym, jak często był pan w tamtych czasach. Wyszydzany. I wydaje mi się, że wiele osób, które nawet wtedy szydziły gdzieś w internecie, które produkowały wtedy memy, bo pan chyba stał się w ogóle pierwszą taką postacią, która, która gdzieś stanęła w centrum takiego zamieszania, to z perspektywy czasu pewnie może nawet tego żałować, bo to nie do końca wręcz pasowało do pana kariery i do tego, ile pan osiągnął. Jak pan w ogóle podchodził wtedy do tego całego zamieszania, które powstało w internecie? No powiem tak, czasy były inne, teraz jakby ten hejt był skierowany, powiedzmy, nawet nie wiem, że to był hejt, różne opinie, jedni mnie cenili, inni mniej. No ja generalnie podchodziłem bardzo mocno do, do tego, że no tak naprawdę od oceniania są specjaliści, czyli trenerzy, którzy oceniają, decydują, czy dany piłkarz gdzieś przejdzie, czy dany piłkarz zagrał dobre spotkanie, czy dziennikarze, którzy oceniają wymiernie to, co, co było na boisku. Jakaś taka dziwna e, opinia przyszła. A z czego to wszystko się wzięło? No bo szczerze, nie wiem. Ale był jakiś jeden mecz, który sprawił, że ludzie zaczynali nazywać pana... Drewnianym na przykład, jak patrzyłem na przykład na niektóre zachowania w polu karnym, to ta technika była raczej wydawała mi się na, na wysokim poziomie. Nawet pat jeden taki gol chyba w barwach Woodfordu, prawda, kiedy trzeba było wykazać się techniką nawet w obrębie pola karnego. Więc ciekaw jestem po prostu, co było przyczyną. Czy był jeden taki mecz, po którym ludzie tak się odpalili? Czy to się nawarstwiało ze względu na jakiś kryzys? Ciężko mi powiedzieć, bo, e, bo to się jakby pojawiło mniej więcej między mm, tym, jak roz, już nie byłem w Groklinie. Półtora miesiąca nie trenowałem. Były dwa mecze ze Szwecją i z Grecją przed Euro 2004. Ja tak naprawdę od miesiąca już nie byłem w zespole. E, ciężko powiedzieć, że miałem kontrakt w Sienie podpisany, e, ale ze względu na to, że była reprezentacja, oczywiście byłem, e, tenowałem indywidualnie, przygotowywałem się do tego, żeby w tych meczach zagrać. Później był e, etap Sieny, gdzie tak naprawdę nikt nie widział mnie, bo byłem we Włoszech, e, grałem, można było tylko przepisać, przeczytać recenzję, co się wydarzyło, jaki był wynik, to strzelił, a akurat tam e, się pojawiałem. I, I mecz z Anglią. I nie wiem, czy tą przypadkiem nie mecz z Anglią był e, tym momentem, gdzie ktoś tam zaczął mnie krytykować. Ale końca, ktoś tam to pan coś konkretnego? Czy? Do końca nie wiem z tego, co, co miałem e, to akurat po tym meczu z Anglią trafiłem do derby, bo byli przedstawiciele derby po to, żebym, żebym po tym meczu do nich trafił, więc akurat e, ciężko mi ocenić, który to był moment. I też osoby, które mnie znają, doskonale wiedzą, że akurat co ja chcę, ale technicznie to ja miałem bardzo wysokie umiejętności. I to tak, jak teraz by powiedzieli, oczywiście mnie nie można porównać do takiego Roberta Lewandowskiego, który jest wybitnym piłkarzem i w ogóle nigdy w życiu swoich osiągnięć nie mógł porównać, nawet w małym stopniu, do Roberta. Też słyszę opinie, że robert, że mu piłka wskakuje. Przykładowo. Znaczy, miał trudniejszy moment w Barcelonie. I, i są oczywiście. różne momenty, i czasami ktoś, te momenty. Na bazie jednego momentu buduje wizerunek. tam buduje wizerunek i być może to się stąd wzięło? Bo generalnie akurat jak mnie ktoś zna, to, to wie, że miałem lat 6 i podbijałem 150. A jak miałem lat 9, to przestałem liczyć, bo już miałem 1700 i koledzy się z podwórka na mnie obrazili, więc, jakby od, od najmłodszych lat, akurat technika to szczególnie, że bardzo byłem późno dojrzewający. Grałem o rok z starszymi, bo chodziłem do szkoły, poszedłem do szkoły rok wcześniej i, i było to widać, że musiałem sobie radzić innymi atutami. I tak też do 15-16 roku ży życia było, bo tak naprawdę dopiero od 16 e, gdzieś tam wystrzeliłem, wystrzeliłem w górę i, i nagle z, e, do 20 roku życia nigdy nie grałem w ataku. Zawsze byłem pomocnikiem, e, szczególnie... A nie, nie miał kołem. pan później problemów właśnie koordynacyjnych przez coś takiego? Bo czy, czasami bo czy, zdarza się, że ja, trenerzy juniorów ja mówią ja na, o tym, że na... piłkarze, którzy tak szybko wystrzelą, to mają problem, żeby błyskawicznie to złapać później. To znaczy ja, mimo że już miałem już później met 90, to, to chyba na każdym turnieju halowym i każdych e, możliwych e, turniejach i e, e, rozgrywkach e, na hali, uwielbiałem strzelać z przewrotkiem. Teraz wpadł, Nawet parę goli pan tak strzelił. E, akurat w Ekstraklasie z 50 strzeliłem 3, w Anglii z tych moich 72 strzeliłem 2 gole z przewrotki, więc e, przypuszczam, że jest Statystyka tylko... Statystyka niezła, jest procent nie, niezły. No, jakbyśmy patrzyli Procentowo do piłkarzy, którzy grali w przednich formacjach, czy nawet y, którzy mają większą możliwość, żeby takie bramki zdobywać, no to. Byłby, Czasem nie byłbym, mają ani był, jednego. Byłbym dosyć wysoko. No mm -hmm. i, e... A czy to, czy to nie jest tak, że ludzie trochę przypinają czasami taki stereotyp do wysokiego napastnika, że wysoki napastnik o takiej sylwetce jak pan, no to musi być taka. Typowa, stereotypowa dziewiątka, która dobrze gra głową i w sumie nic poza tym. A no nie każda wysoka dziewiątka to musi być Luke de Jong, kto, do którego posyła się tylko do środkowania, ale też może bardzo dobrze grać nogami i może czasami wychodzić z trudnych sytuacji, nawet w polu karnym. No, myślę, że jak ktoś mnie nie, nie zna, bo jest zbyt młody albo nie widział, mhm. jak zobaczy bramkę z derby Stoke, to stwierdzi, że mimo wszystko Polacy potrafią przy tych warunkach fizycznych Strzelić coś z niczego i zrobić piękną akcję. Więc no ja robiłem swoje. Zresztą w Anglii się nauczyłem, że najważniejsze, żeby wykorzystywać swoje atuty. A w Anglii gra w powietrzu to nie jest atut. Bo tam wszyscy dobrze grają w powietrzu, mhm. więc niektórzy grają lepiej. Niektórzy. Bardzo dobrze, znakomicie, ale to nie jest jakby atut, więc trzeba było wykorzystać inne możliwości, żeby, żeby zaistnieć. A to było dla Pana trudne w ogóle, żeby sobie z tym radzić? Czy zawsze Pan miał taki charakter, jak teraz? A, niech sobie gadają, mam na to wywalone, strzelam gole, czy Wam to odpowiada, czy nie odpowiada, to Wasza sprawa. Panie Tomku, nikomu nie życzę, a w, a w moim przypadku tak było. Ja do 23 roku życia dosyć mocno przeżywałem spotkania. Tak, nie wiem, czy, czy przypadkiem e, Michał Pazdan też chyba e, opowiadał o tym, że nie mógł zasnąć po meczu, że, że myślał o tym meczu, układał sobie ten mecz, mógłbym to zrobić, tamto mógłbym zrobić, ale przychodzi taki moment, gdzie zmieniasz pewne wartości i taki moment u mnie przyszedł, bo byłem na zgrupowaniu kadry e, i to było moje trzecie zgrupowanie w życiu. Miałem tylko jeden występ e, w reprezentacji. Za trenera, wtedy jeszcze Engela debiutowałem, przepraszam, to, był, to, to był, miał być trzeci mój występ, bo jeszcze zagrałem z Macedonią za trenera Janasa, gdzie dowiedziałem się w dosyć brutalny sposób, że. taty, tak? Że mój tata zmarł, choć już wiedziałem, że nie będzie łatwo, bo, bo, bo jeszcze to byliśmy wicemistrzostwo. Tata był 2 czerwca na meczu. E, śmieję się, że świętowaliśmy dzień później razem, bo, bo tak naprawdę na każdym meczu kinu był. A jak graliśmy u siebie, jak wiadomo, mecz we Weronkach, to ciężko na nim nie być, bo z Poznania do, do wronek czy do Grodziska to tak naprawdę jest to samo. E, I wiedziałem, że, 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 że żadne pieniądze nie pomogą, że, że, że to jest nowotwór i, e, i nie było to łatwe na przeżycie. Ale wtedy zobaczyłem, że no, czy kopnę w lewo czy w prawo, jak dam naprawdę z siebie 100% i i będę przygotowywał się i będę piłkarzem profesjonalnym nie przez 90 minut na boisku, tylko przez 24 godziny, to tak naprawdę no, nie mam większego wpływu na to, jak to wszystko się potoczy. I, e, i to był taki punkt zwrotny, e, że dwa, tak naprawdę 3 miesiące później pod, mogłem podpisać kontrakt z czy 4 miesiące później, bo to był wrzesień, jak tata zmarł. E, to był taki boom, żeby się skoncentrować na tym, że... No, Wykonujesz swoją robotę, uwielbiasz to robić. Jeszcze do tego ci płacą za to. No nie ma, szczerze powiedziawszy, jeśli jesteś na to przygotowany, to nie ma piękniejszego zawodu, jak być sportowcem, bo emocje ludzi, których się poznaje, to jest coś, co trzeba doceniać. A, a przejmować się rzeczami, które tak naprawdę już nie mają wpływu, przeanalizować, i to, co lubię w Anglii win the next game, koncytuje się w następnym spotkaniu i, i to jest to najważniejsze. Ale był ten jeden mecz z Portugalią w 2006 roku, kiedy kibice na początku pana wygwizdywali, a później docenili pana występ, i wspomniał też pan. W, w wywiadzie z Michałem a propos tego meczu, że Artur Boruc dał panu bardzo duże wsparcie przed tamtym spotkaniem. Więc na czym polegało to wsparcie ze strony Artura, plus co pana rzeczywiście tam spotkało, jak pan odebrał wtedy te gwizdy? No bo to jednak jest sytuacja niecodzienna. No jest 45 tysięcy na, na śląskim, e, śląskim e, a wtedy, wtedy jeszcze chyba był też narodowym. E, hmm. I, i wychodzisz na spotkanie z Portugalią, gdzie doskonale wiemy, w jakim składzie wychodzą no, zawodnicy. Powiem szczerze, jakoś, e, jeśli wodziłem na boisko, czułem ten doping, czułem e, krytykę czy gwizdy. Artur, e, Artur to jest e, osobowość, którą doskonale znamy i, e, i osiągnął bardzo wiele w swojej karierze i to jest... E, facet, który nie boi się powiedzieć, co myśli, a doskonale byliśmy razem w, e, wtedy w, na Wyspach, e, Artur w Celtiku, ja, ja na tamten czas e, ja z Portugalią to byłem e, zawodnikiem Sohampton, więc jakby wiedzieliśmy, e, jak ważne jest spotkanie reprezentacyjne e, gdzieś tam, a złe opinie, które były e, gdzieś wypowiadane o mnie Artur po prostu stanął w obronie, e, pokazał znakomity charakter i przede wszystkim... E, A co on dokładnie wtedy powiedział? No właśnie, dokoń, e, tak naprawdę w pewnym momencie było tak, że była krytyka, e, gdzieś tam powiedział, żeby się ludzie skoncentrowali na sobie i i, i nie krytykowali kogoś, jak nie mają e, do tego ani postaw, ani prawa e, tak do końca, no bo... A jemu też się wtedy dostało od kibiców za ten wypowiedź? Dokładnie, bo, bo staną w mojej obronie i, i, a, a schodziłem przy 2.0 i Miałem z przypuszczam, że to osoby, które gwizdały bo przy 45 czasem 2000 2 będą e, gwizdać to, to i, i, i gwizdzą, to może się okazać, że no ten, tłum, ten odgłos jest ogromny, bo, bo wiem to doskonale, bo z Jarkiem Biniokiem sobie żartowaliśmy, jak mieliśmy na Lechi trening na stadionie przed meczem, jak tylko było come on, come on, to było słychać wszędzie, a tylko ja krzyczałem na przykład, więc, więc no tak, to, to był piękny mecz i... I te emocje, końcu, które kończyły spotkanie, były zdecydowanie większe niż te przed. Pan ma takie poczucie, że mógł w reprezentacji osiągnąć zdecydowanie więcej, chociażby jeśli chodzi o wyjazd na kolejne turnieje, bo zahaczył pan Mundial w 2006 roku, tam epizodyczny występ w ostatnim meczu, ale można było osiągnąć więcej w tej reprezentacji, można było na dłużej, nie wiem, przeszczepić nawet ten duet z niedzielanym, żeby to był duet taki absolutnie epokowy, czy, czy nie było na to szans? No myślę, że. Zasłużyłem na wyjazd na Euro 2008, bo grałem tak naprawdę za trenera Benhakera w meczu, w którym wystąpiłem, a nieraz nie przegraliśmy. Miałem, e, miałem udział przy bramkach, e, nie tylko z Portugalią, ale też, a też e, gdzieś tam, czy nawet ze zespołu słów... Michał strzelił, był karny na mnie z Słowacją, czy, czy udział przy, przy golu z Kazachstanem, gdzie w chwilę wcześniej graliśmy przed Portugalią, e, czy, z, w se, czy nawet z Serbią. W tym meczu, e, gdzie, gdzie e, m, Murasi i, i Mariusz Lewandowski wtedy po raz z karnego. E, więc, jakby, m, trafiłem do Boltonu, do Premier League. Dostałem telefon od e, trenera Dzikałowskiego, Darka. Podpisałem w ostatni dzień okna transferowego, tak naprawdę przejście do Boltonu, gdzie Bolton był w Premier League. Wiedziałem, że będę grał mniej, bo jest Kevin Davis. Jak będzie problem, to, to swoje szanse dostanę. Z tych 12 meczach, co, co byłem, zagrałem w siedmiu, więc jakby. A, a w tamtych czasach, żeby też pamiętać, mogło być tylko pięciu zawodników na ławce rezerwowych w Anglii. To nie, a, a, a kadra zespołu liczyła 30 piłkarzy, więc jakby do samej kadry meczowej dostać się to nie było takie proste, bo byli lepsi piłkarze, jakby się patrzyło ode mnie i od, od tych, co byli w pierwszym składzie, ale gdzieś tam formacjami nie pasowali i musieli być na trybunach, więc więc trochę żałuję tego, bo nawet nawet w tych meczach zagrałem, a na mistrzostwa pojechali piłkarze, którzy przez cały sezon dużo mniej dla tej reprezentacji zrobili i dla i dla klubów swoich, bo mimo wszystko skończyłem sezon chyba z dziewięcioma golami przez pół roku w Southampton, to miałem prawo oczekiwać, że ja na tym mistrzostwa pojadę, ale, ale tak się nie stało. Nawet nie byłem w kadrze, w kadrze 30 piłkarzy, a pojechali zawodnicy, którzy no w meczach reprezentacji grali dużo mniej, i, i, i powołanie wtedy tych zawodników, bo tam chyba w Zachor pojechał na. Paweł Brożek, Marek Saganowski. który... No to były zaskakujące powołanie w niektórych I przypadkach. Więc, więc myślę, że na tamte czasy zasłużyłem na to, że pojechać na Euro 2008. Nie zostało mi wyjaśnione po tej rozmowie z, właśnie z Darkiem Ociekanowskim. Powiedział mi, że nie, zostań w Southampton, bo, bo w Boltonie będziesz mniej grał. No a ja powiedziałem, że w naszej kadrze połowy piłkarzy nie gra regularnie, tylko że ja nie będę, jak już nie będę grał, to nie będę grał w Premier League, a nie gdzieś indziej. I co, podpadł pan tą wypowiedzią? Nie wiem, czy podpadłem, ale na pewno już, nie, już wie, żadnego więcej telefonu z reprezentacji nie miałem. Tak? Dokładnie po tej rozmowie? Tak. No to przypadku pewnie nie było. A nie mieliście okazji zetknąć się z dziekanem gdzieś w jakimś studiu na przykład przy okazji... Szczerze powiedziawszy, ja, ja jestem osobą, która takich rzeczy... Mhm. Nie wyciąga, bo to nie ma sensu. Bo piłka, by, by piłka musiał przypomnieć e, przykład trenera Lęczyka to, to był najlepszy przykład, że ja po prostu ten ileś tam lat, jak już to się wszystko zakończy, bo tak naprawdę Darka po raz pierwszy po tym wszystkim. Mhm. Zresztą to ciężko wymagać, że, e, że to była jego decyzja, bo to nie była. Nie, jego oczywiście, decyzja. oczywiście. E... Ale piłka ma to do siebie, że po latach często piłkarze przypominają sobie wiele takich nierozwiązanych spraw. Nawet słuchałem wywiadu z Arturem Wichniarkiem, który wspominał, że siadał z Jerzym Engelem na przykład w studiu, który nie zawsze go doceniał jako piłkarza i, i czasami piłkarz na przykład może zapytać trenera, co było przyczyną i tak dalej. Już tak po latach, kiedy, kiedy emocje opadną. A pan jest jednym z takich nielicznych piłkarzy polskich, którzy nie wspominają przez to Leo Benhakera z aż taką sympatią, czy to nie ma żadnego wpływu? absolutnie. Ja z... E... Dla mnie to była osobowość, od razu było widać, że przyszedł e, wielki szkoleniowiec. Wiadomo, że to już był ostatni etap jakby jego pracy, e, no bo doskonale wiedzieli, wiedzieliśmy, że no wybierając Polskę, to, nie, to, to trener nam chciał po prostu pomóc e, i pomógł, bo wywalczyliśmy bo awans na Euro i z tego co Pamiętam, to był pierwszy, pierwszy. awans w historii. Mhm. Wiadomo, że ta sformuła jest trochę inna i jest dużo łatwiej się dostać, ale, ale na pewno reprezentacja zrobiła duży krok naprzód. Jak grałem ostatnie spotkanie z Serbią, no to byliśmy na 17. miejscu w rankingu, a przypuszczam, że, że jak kończy, gdzieś tam przed, w granicach meczów. Przed Mistrzostwami świata, czy nawet czy, czy kilka lat wstecz, no to, to tam gdzieś figurowaliśmy koło 70, więc, więc na pewno wielu piłkarzy ten mehaker odkrył do tej prezentacji, bo, bo sporo było nowych twarzy, które, które gdzieś tam do reprezentacji trafiło. Zresztą Robert Lewandowski debiutował z tenera. Teraz zatknęliście to... się w reprezentacji, przecięliście się na No właśnie, gru... Robert był po euro, bo on też nie był na euro, mm -hmm. bo, bo chyba w 2008 trafił do Lecha Poznań, więc Robert no, nie miał prawa. Roku być... zabrakło. No dokładnie, dokładnie, ale e, jak jest możliwość, to zawsze się przywitam. Teraz nawet Robert podpisał koszulkę pamiątkową Barcelony na ostatnim zgrupowaniu, więc z przyjemnością oglądam go i tak naprawdę uwielbiam Barcelonę, ale szczególnie uwielbiam Barcelonę, jak jest Robert w składzie, więc nie miałem okazji wyjść na wojsko z nim, tylko mu kibicuję, ale, ale na tamten czas, no myślę, że może no, można było pojechać i, i tu mógłbym coś jeszcze pokazać więcej, jeśli chodzi o prezentację, bo, bo 37 spotkań zagrałem, zdobyłem 8 bramek, pewnie z 8 czy 10 asyst zanotowałem. Jestem dumny z tego każdego występu. Zresztą, jak się mówi, że no czasami jeden mecz jest ważny. Wszystkie mecze są ważne. Jedni piłkarze mówią, że. Że no, tak naprawdę no, nie wszystkie są takie same. E, no, to ja wychodzę z tego, że no, w każdym meczu wychodzisz, obojętnie z kim nie grasz. Mhm. E, I to jest przykład profesjonalistów. Najlepszym przykładem jest Cristiano Ronaldo. idzie do, na Litwę, strzela cztery gole i. I, I go to do kręci. Domu. Dokładnie. Wspomniał pan w trakcie tej wypowiedzi o orescie Lęczyku. Takie nazwisko się pojawiło. Skąd, skąd nagle no muszę, akurat Turyst Leńczyk. Muszę tutaj wspomnieć trenera Leńczyka, bo nie ukrywam, że. Um, bo tak patrzę no, sprawił na. sprawił mi największą przykrość w moim życiu, nie, dam, nie da się ukryć. Patrzę Piłkarsko. na trenerów, którzy pana było. prowadzili od początku na transfer Markcie. Krzysztof Pawlak, Marek Pochopień, Jerzy Wyrobek, Edward Lorenz, Duszan Radowski, później był wyjazd, no i na koniec m.in. Tomasz Hajto, Czesław Michiewicz, Bobo Kaczmarek, Piotr Kowal, Marek Kamiński. Nie ma tu o A był. Trener Lęczyk trafił do Bochatowa na ostatnie chyba 4-5 czy 5 kolejek w sezonie 9-9 po, po zwolnieniu trenera Pawlaka. No i. a to faktycznie musieliście się tam przeciąć, ale nie na długo. I powiem szczerze, że najwidoczniej podpadłem trenerowi. Nie wiem, w sumie wiem dlaczego i się z tym nie zgadzam, ale trener Lęczyk akurat trafił do nas, a graliśmy półfinał, drugi półfinał z ruchem Chorzów, gdzie w chwilę wcześniej został zwolniony z tego ruchu. E, tak naprawdę był, był przez cztery spotkania, czy pięć spotkań w Bełchatowie. Mm -hmm. e, w ostatnim meczu e, sezonu już spadliśmy, zagraliśmy z Odrą Wodzisław, było jeden jeden strzeliłem bramkę. Grałem w dwóch półfinałach, grałem w ćwierćfinale Pucharu Polski, e, czyli jakby, jak najbardziej miałem udział w tym, że doszliśmy do finału w styczniu trafiłem do Bełchatowa wyjechałem z Poznania no i finał okazał się w Poznaniu graliśmy z w Wronki w międzyczasie zdążyłem zagrać sześć meczów w Ekstraklasie, ale tylko w jednym, w jednym. za trenera Lenczyka, zagrałem w pierwszym składzie strzeliłem gola, bo jedynie, tak jak mówiłem z Odrą Wodzisław, zdążyłem jeszcze zagrać dwa mecze rezerw przed finałem bo jakby mhm. finał był troszeczkę później Wygraliśmy 3-0, strzeliłem trzy gole Wygraliśmy 5-2, strzeliłem trzy gole więc łącznie chyba w 11 spotkaniach 34 bramki w drugiej drużynie. Czyli zrobiłem spadek z klasy, czyli jakby wtedy z pierwszej ligi do drugiej, z rezerwami zrobiłem awans z czwartej do trzeciej. Mm -hmm. Więc jakby różnica była tylko jednej klasy rozgrywkowej po tym spotkaniu. No i mieliśmy osiemnastkę na mecz e, finału Pucharu Polski. No i niestety mnie tam zabrakło. Cała rodzina była, wszyscy, jeszcze wtedy tata, była mama, siostra, przyjaciele, koledzy. No i ja w tym finale się nie znalazłem. Odebrałem medal i to było wszystko. Powiem szczerze, to była największa krzywda, jaką mi ktokolwiek zrobił w piłce nożnej, bo no, bardziej nie zasłużyłem. Ja nie znałem tej historii. Bardziej szczerze. nie zasłużyłem. Jest jeszcze wiele historii w moim życiu. Może kiedyś Książkę dam się mówić wyda. i. Mhm. I coś jeszcze opiszę, ale. Ale trener Lęczyk jakkolwiek to argumentował. Bo nie, wiadomo, że spe... Lęczyk jest specyficznym gościem. Jest specyficznym gościem, i. W pierwszy. Przypuszczam, że mogło się to wziąć z tego, że na pierwszym treningu trener Lęczyk przyszedł, i akurat miałem lat 20. Miałem kolczyka. Trener powiedział, że nie lubi zaobrączkowanych. No i na drugi dzień, no, też przyszedłem w tym kolczyku. No, i potem musiałem faktycznie ściągnąć. No, ale to chyba nie był powód, żeby mnie na ten finał nie wziąć. Znając ten Narolęczyka, myślę, że to mógłby być ten powód. Ale spotkałem po 12 latach na meczu. Na meczu, jak byłem już w Białym Stoku w Jagiellonii, byliśmy na meczu ze Śląskiem Wrocław. Ten Narolęczyk prowadził zespół, który był bardzo blisko Mistrzostwa Polski. Po zwycięstwie z nami 3-1. zdobył mistrzostwo. Sepkiem, milem się pośmialiśmy i przed meczem, i po meczu, i mu gratulowałem. A trenera Lęczyka spotkałem w korytarzu. Niedźwiadka ze mną przybił. Rasiut, sześć, z którym nie rozmawiałem 12 lat, bo go po prostu nie widziałem. Mhm. No i tak mnie trener tutaj zap, zabajerował, zap... że okazało się, że zapomniałem o tym wszystkim. Ale, ale właśnie ja bym, ja bym zapytał, czy on zapomniał, ale znając trenera Lęczyka, to on chyba niczego nie zapomina, więc. Więc może właśnie ta to, to nasza znajomość po 12 latach, taka przywitania się, no była. Okazem przeprosin. Mm -hmm. Może tak było. Abs absurdalna dość historia, a Jaki trener w ogóle w pana karierze miał taką największą osobowość? Bo często piłkarze z pana pokolenia właśnie mówią o Leo Benhakerze. Praktycznie każdy o tej jego charyzmie, o tej aurze, którą roztaczał. Ale w piłce klubowej też pan poznał kilku kozaków. Chociażby Brendana Rodgersa, u którego miał pan super statystyki. I strzeleckie, i w zasadzie każde. No tak naprawdę z, jakbym oceniał trenera, który... Od każdego trenera bardzo dużo można się nauczyć. Ja się uczę od tych trenerów. Mm -hmm. Jakieś przeświadczenie jest takie, że od trenerów, którzy no nie są najlepsi, to uczysz się tego, czego no nie można czego nie praktykować. Robić. Ja też tak robiłem, więc ale, ale na pewno każdy trener w jakiejś części pomógł w rozwoju, bo, no bo taka jest rzeczywistość. Jeśli, jeśli czasem jest pod górkę, no to ty musisz się poradzić sobie. No jak nie pokonasz pierwszej, drugiej, piątej przeszkody, no to jak można 10, 12, 15? Więc jakby sobie trzeba tak przygotować mental i podejście do tego, i swoje zaangażowanie, jakby charyzmę, wartości, które są bardzo ważne na boisku, żeby zrobić wszystko, żeby wiedzieć e, po meczu, że, że się udało. A jeśli chodzi o trenerów, no to, no bez dwóch zdań, Leo Ben no to no, trener, który pracował w Realu Madryt, no, w racji Holandii, e, jest e, ikoną piłki, wprowadzał dziwne reprezentacje nawet na mistrzostwach, Trinidad. Trinidad i Tobago, e, to pokazuje, że jest to osoba, która Miała ogromne sukcesy, pasowała w znakomitych miejscach i sprawdzała się w tych miejscach. A, a i wyciągała też zespół, który był gorszy. A jeśli bym patrzył na, przez pryzmat trenerów, którzy mi najbardziej pomogli, to bez dwóch zdań, świętej pamięci, trener Wyrobek to była osoba, która postawiła na mnie w momencie, kiedy nie wszyscy by się odważyli. Bo tak naprawdę trafiając z Bełchatowa e, i być zawodnikiem, który raz gra, raz nie gra, bo tak w każdym meczu grałem, ale albo 30, albo 45, albo 60, albo znowu 30. E, w spotkań. ogóle ta Odra to chyba było jakieś ryzyko nawet na tym etapie. I, na, i do Odry tak naprawdę trafiłem bardzo przypadkowo, bo e, dwa tygodnie wcześniej miałem trafić do Groklinu e, za trenera Białka. Byłem nawet cztery dni w klubie, zagrałem mecz z Ruchem Chorzów, Sziriem Brankę miałem asystę, 2-1 wygraliśmy. Ale pan Sieja, który był właścicielem mojej karty zawodniczej, no to wcześniej też i Maćka Żurawskiego między innymi i Krzysztofa Nowaka świętej pamięci. Takie to czasy, w e ogóle były. I, I trochę inne były wtedy przepisy. Wykupił mnie z warty, wypożyczył najpierw do Bełchatowa, wróciłem, wypożyczył mnie później do Odry Wy Trochę byliście tak przerzucani jak piłkarze Latynosy, gdzie no agenci sobie dzielą część praw, ja mam, część ktoś no tam i tak na dalej. Na szczęście przepisy się potem zmieniły mm -hmm. i wyglądało to inaczej, ale akurat na tamten czas tak trafiłem do tej klasy do Bełchatowa za pomocą opału Lubosz i pana Siei, był go właścicielem nie Pniewy kiedyś i, i tak naprawdę, no wtedy, wtedy wiedziałem, że, no, że do tego kroki nie trafię, bo kluby się nie dogadały. Pojechałem do Chorzów, mhm. byłem tam trzy dni. Jan, trener, którego bardzo cenię, trener Jan Żurek, powiedział: Grzegorz, jak Wodarczyk albo Bizacki do tego Kotbus trafią, to ja się tu muszę mieć. Więc ja byłem cztery dni. Na zgrupowaniu. To, e, ruch miał bardzo dobry zespół wtedy, między innymi z Łukaszem Surbą e, na czele. E, I za trzy dni Włodar wrócił, Wizak wrócił, żaden nie został. Stąd też transfer do, wypożyczenie do Odry Włodzisław, gdzie e, o tej Odrze e, ja nic nie wiedziałem. Potem Edek Socha zawsze mówił, że Grzegorz, ty byłeś moim najlepszym transferem, wypożyczyłem cię za dwie dychy. Naszczelaliśmy mi bramek, utrzymaliśmy się w lidze. Miałem prawo później coś budować w tym zespole, więc, więc to był cudowny ruch i ten wyrobek postawił na mnie od pierwszej chwili. Bardzo dużo bramek strzelałem. Jak na, jak na młodego chłopaka, który chodzi do zespołu. No właśnie, był pan talentem wtedy takim prawdziwym? Takim piłkarzem, o którym piłkarska Polska wiedziała, że on kiedyś wystrzeli. Wielkopostę na pewno, ale byłem wtedy mały, więc jakby w kadrach, w kadrach Polski nie miałem najmniejszych szans, żeby grać. Zresztą mieliśmy. Później byłem powołany do kadry u 18 trenera. Yy... Ed, Edka Klejndzińska i sobie, ja bardzo scenię trenera i sobie żartowałem z niego, że trener, trener mnie dostrzegł, tylko potem zapomniał przez trzy lata o mnie, ale tak naprawdę już w Ja miałem powołanie też do U21, na konduzję nie mogłem trafić i no, czyli gdzieś tam byłem obserwowany, więc na pewno na pewno trzeba powiedzieć, że, że możliwość gry w piłkę, jeśli chodzi o mnie, były, a szczególnie, bo nie wszyscy o tym wiedzą, no miałem na polskie warunki wybitny Organizm, jeśli chodzi o, o wydolność. Stąd też moja szybkość była jaka była, są cechy wrodzone. Te wydolnościowe do mnie trafiły, te szybkościowe niekoniecznie, więc trzeba było wykorzystywać to, co się ma. Wyszliśmy od Brendana Rogersa, bo tak patrząc chyba z perspektywy czasu, wydaje mi się, że obok Martina Jola, albo nawet nie obok Martina Jola, to jest takie największe nazwisko trenerskie, z jakim pan się zetknął. Przede wszystkim ze względu na to, jaką później karierę także zrobił Brendan Rogers. Jaki to był gość wtedy i czy on wtedy zapowiadał się na takiego po pierwsze mało brytyjskiego szkoleniowca, jeśli chodzi o filozofię futbolu. Po drugie, że, no, że on zrobi taką karierę, że będzie trafiał do wielkich klubów lub że będzie łączony z wielkimi klubami. Z Brendanem Rogersem mam bardzo dobry kontakt. To uważam, wybitny szkoleniowiec. Ja miałem tą okazję go poznać na, tej, na tym początku drogi, bo de facto pierwszą pracę, którą dostał w zespole seniorów, swoją, swoją jakby pracę rozpoczął w Watfordzie, Później Reading i wiemy doskonale, Swansea, Liverpool, Celtic, tych klubów było więcej, Leicester przede wszystkim też. To Brendan Rodgers trafiając do Watfordu wziął każdego piłkarza na rozmowę. Bardzo mi się podobało jego, bardzo mi się podobała metodyka pracy. Już na samym początku doskonale wiedziałem skąd to się bierze. Brendan Rodgers był trenerem u 21 Chelsea i był tak, i czynnie brał udział w, przez dwa i pół roku w tym co się dzieje w Chelsea, gdzie trenerem był José Mourinho. Więc, więc naturalne było to, że wyciągał wzorce nie tylko brytyjskie. Doskonale wiemy, że, że brytyjska szkoła była trochę inna w tamtych czasach, szczególnie tenerska. Trenerzy z zagranicy wprowadzali swoje rzeczy, które chcieliby i oczekiwaliby od zawodników. I tak było właśnie z Brendanem Rodgersem. Wziął mnie na rozmowę. Trafiłem do Watfordu dwa, dwa, trzy miesiące wcześniej. W pierwszym meczu zderzyłem się z Bramkarzem. Spracał mi AD Buffroyd, później był w trenerem prezentacji U21 Anglii. Który przedstawił panu jakiś niesamowicie szczegółowy raport na temat pana ja kariery? dostałem tak? ten raport, więc powiem szczerze, sam o sobie nie wiedziałem tyle, jakie są statystyki, mimo że. A no, w tych czasach to jeszcze nie było tak popularne. My pracowaliśmy na prozonie, więc jakby ja w Southampton. Mieliśmy, mieliśmy pomieszczenie, gdzie było kilkanaście komputerów. Ja po każdym meczu e, przychodziłem sobie zobaczyć te swoje fragmenty. No teraz jest dużo łatwiej. Wystarczy odpalić Y-Scouta czy, e, czy Instata i można zobaczyć, co się wydarzyło, ale, a, ale wtedy prozą był, była to platforma, gdzie, na których pasowały kluby w Anglii na której pracowały kluby w Anglii i po każdym meczu patrzyłem, co zrobiłem dobrze, co źle e, lubiłem na przykład zobaczyć czy dobrze wbiegałem w pole karny, jak nie to się koncentrowałem innym razem, mimo wszystko, żeby, żeby ten ruch był odpowiedni e, Scotty e, który jest był przez 10 lat z szefem Rekrutacji w Chelsea, a tam go poznałem, jak był pracownikiem Sohampton. Śmiał się, że ja byłem jednym z nielicznych, co przychodzili i sprawdzali, co tam się wydarzyło, bo on, on siedział, ślęczał, a tam widział tylko dwóch piłkarzy, czy trzech czy czterech e, przez cały tydzień. E, to, to będę skorzystał z, z tego Watford tak samo z tego korzystał. Dowiedziałem się sporo ciekawostek, wyszliśmy z wątku, ale, ale, ale dostałem książkę, miałem w każdym meczu dokładnie, ile przebiegłem, ile na high intensity więc jakby sam zobaczyłem dopiero, że średnio grając 90 minut, w tych wszystkich meczach, co grałem 90 minut, średnio miałem 11,3 km na, na mecz. co jak oglądamy statystyki, to nawet teraz widzimy, że to są dobre wartości, choć niektórzy mówią, że lepiej dobrze stać niż głupio biegać. Akurat, akurat no, to jest piłka nożna, trzeba mecz wybiegać i, i każdy widzi, czy ktoś przeszedł koło meczu, czy nie, więc, więc tam te informacje były jakby naturalne. I, I tak ten, ten Watford po tych trzech miesiącach niestety złapałem kontuzję, wypadłem na 2,5 miesiąca, zagrałem e, trzy mecze, szczerzeję dwa gole i zwolnili trenera, który mnie sprowadzał. E, mm -hmm. I przed będą Rodgers e, i wziąłem na rozmowę. E, Grzegorz, jak chce grać 4-3-3, i potrzebuje inny typ środkowego napastnika, jak będziemy grali 4-4-2, grasz u mnie zawsze. Mimo wszystko miałem dobrą pozycję w Championship. Zagrałem wtedy w Watfordzie bodajże cztery spotkania, miałem dwa gole szczelone, czy może, czy może 5. i mm, no co tu robić? No, chyba trzeba się ewakuować. No ale ze względu na to, że. A tym bardziej, że miałem jakieś 200 km do domu e, z spod Southampton, gdzie mieszkałem. E, miałem dom blisko, e, niedaleko Watfordu, ale. Ale tak naprawdę większość czasu dojeżdżałem, e, jak dzieci chodziły do szkoły, to to, e, no to naturalne było, że wracałem jak było tylko wolne. E, braliśmy, braliśmy dzieci, byliśmy, e, byliśmy w Londynie i tak się okazało, że mm, no, mamy jeszcze półtora miesiąca do okna tensorowego. E, ja de facto miałem też. E, Taki mały, mały dylemat, co tu zrobić, no bo naprawdę to, to był fajny klub. Watford to jest naprawdę fajny klub. Kibice mnie bardzo cenili, mimo że, że niewiele tam grałem na samym początku, ale, ale widziałem tą, tą przychylność w stosunku do mnie. Podciągnąłem rękawy przez najbliższe 7 spotkań. 7 razy byłem na trybunach, do 16 się nie złapałem. Był boxing day, czyli wiadomo, że okres świąteczny powoduje, że troszeczkę trzeba zrobić kilka rotacji. Trener zdecydował się, że zagra dwoma napastnikami, no i trafiło, że gram. Więc jak nie grałem się 7 spotkaniu zagrałem w pierwszym składzie 90 minut, miałem 39 temperatury, bym miał 100, też bym zagrał ten mecz. Strzeliłem bramkę, wybrali mnie piłkarzem meczu no i, i znaleźliśmy z trenerem wspólny język. No, 31 spotkań u trenera Rogersa. 14 goli i 7 masyst, czyli taki naprawdę wszechstronny napastnik, który nie tylko zdobywa bramki, ale jeszcze ma wpływ na konstruowanie akcji ofensywnych. A macie kontakt do dzisiaj z trenerem Rodgersem? No powiem szczerze, że od momentu, kiedy, kiedy przyszła pandemia, już nie jeżdżę, nie jeżdżę, przestałem jeździć tak często do Wielkiej Brytanii, ale, ale Leicester to jakby było klubem, który, który dobrze, dobrze znałem, trenera również, pomagał mi nawet w sprawie z Cypryjczykami, gdzie podważali pewne rzeczy. Trener był. Ee, trener Rogers, tak? Ten Rogers był trenerem Liverpoolu wtedy. Normalnie się e, w sądzie e, arbitrażowym rozanie połączyli się z trenerem. trener dał opinię o mnie. E, w Anglii się widzieliśmy za każdym razem. Jaki Anglii... on miał wpływ na pana relacje z Cypryjczykami? E, bo bo Cypryjczycy chcieli podważyć to, że nieprofesjonalnie podchodziłem do zawodu. Bo, znaczy mhm. nie mieli żadnych argumentów. Ale musieli ale szukać coś, takich. Czegoś szukali. I podobnie było jeszcze z dwoma holendrami e, i, i gdzieś tam szukali, więc po prostu. Każda dobra rekomendacja od osób, które są szanowane i, i pracowały z Tobą, a już tutaj, akurat od trenera, już lepszych rekomendacji nie musiałem otrzymywać, więc, więc też mi w tej materii pomógł. A będąc z Wangi dosyć często, i szczególnie jak był w Leicester, bardzo często się, się spotykaliśmy, też nawet kilku moim kolegom zatwiłem starszu trenera, między innymi Irkowi i Kościelniakowi, gdzie spędziliśmy na przykład pięć dni. Trener dokładnie pokazywał, jak pracował wcześniej, o czym wiedziałem, jak pracuje teraz, jak dzięki doświadczeniu, co, czego się nauczył, jak teraz patrzy na, na futbol. Jest to osoba, która może opisy rozmawiać cały czas i, i jest niesamowicie szczera, otwarta i, i jasno powiedziała. I to, co powiedziała, to tak dokładnie zrobił. Nie? Super, ja super gości i bardzo rozbudowany warsztat też jak na brytyjskiej. Jeśli trenera. chodzi o, o umiejętności, zdecydowanie był najlepszym trenerem, jeśli chodzi o wiedzę, którą przekazywał zawodnikom, i, i później to w kilku klubach doskonale widzieliśmy jak procentowało i, i jakie sukcesy osiągał. Czyli gdybyśmy zapytali Brendana Rogersa o Pana, to na pewno wystawiłby laurkę. Zresztą on zawsze ciepło wypowiada się na temat swoich zawodników, a tak z ciekawości, gdybyśmy zapytali Gareta Bale'a po latach, jak Pana wspomina to, to co by powiedział? No Ostatnio Sebastian Przyrowski opowiadał, że... Ma, mam żeby... nadzieję, że się nie obrazi, powie... to by powiedział tak. Znaczy powinien powiedzieć mm -hmm. tak, bo czy by powiedział, nie wiem. Ale myślę, że jest na to szansa. E... No to ja grałem z Grzegorzem, a nie Grzegorz ze mną. Bo to ja wtedy byłem tą osobą, która, mhm. która zdobyła 21 goli w sezonie, ale Garef znakomicie się wprowadził na lewej obronie. Jeszcze, e, pięć asyst miał z tych 21 bramek 5 asyst miał od Garefa. E, I w zasadzie, chyba wszystkie asysty, które miał. Bo większość było do mnie. Więc generalnie znakomicie mi się z nim grało. Szczególnie, że po lewej stronie jeszcze był Rudy Skaczor, oni się wymieniali i, e, i ten serwis z lewej strony miałem znakomity. Ciężko było tych goli nie strzelić. E, e, I Gareth na pewno by powiedział, e, że mnie pamięta. E, bo się śmiałem, że mój kolega, który pracował w Chicago Fire, e, był w mecz All Stars. E, z tego czasu, to, to podszedł do niego, że, że się przyjaźnie z Grzegorzem. Mówił, wiadomo, więc doskonale nie pamiętał, nie mógł, nie mógł zapomnieć, a, a, a po nim od razu było widać, że to jest wielki talent i to jest tylko kwestia czasu, kiedy będzie błyszczał. Mhm. Ale od, od samego początku, już od tych od najmłodszych samego, ja go, kategorii? Ja poznałem Garefa, jak miał niespełna 17 lat. Mhm. Czyli jakby on debiutował w meczu, w którym też jakby zagrał jedno spotkanie chyba, czy dwa spotkania, na wiosnę, gdzie byłem wypożyczony z Tottenhamu. A od pierwszego spotkania już nowego sezonu w pierwszej kolejce fantastycznego goła strzelił z derby i zaczął, zaczął grać regularnie, i jako 17 latek po prostu zagrał 40 spotkań. A co robiło większe wrażenie? Szybkość czy umiejętności piłkarskie? Bardziej to, jak prowadził piłkę przy nodze. To jest niewiarygodne. Zresztą, jak gdzieś tam ktoś ma okazję i będzie słuchał naszego tutaj podcastu, to może sobie zobaczyć mecz z Szefie Wednesday. Dostał piłkę na połowie, wyglądał trochę jak Alberto Tomba, minął trzech z Mark lomem. Bartra też coś wie na tak ten Tak naprawdę temat. nikt, no, no nigdy nawet nie złapał z nim kontaktu, bo bo wykorzystywał wolną przestrzeń, eee, dograł do mnie, a chyba najładniejszą bramkę z prawej nogi strzeliłem, stąd pamiętam to zagranie. Mm -hmm. A taka największa perełka, z jaką pan się zetknął, która niekoniecznie musiała zrobić gigantyczną karierę później, ale taka, że trafił pan na trening z tym gościem i pomyślał pan sobie, o kurczę, no tutaj rodzi się coś absolutnie wielkiego. To był Bale czy może ktoś inny? Ja myślę, że... Z takich czysto piłkarskich, to powiem szczerze, że większe wrażenie, jeśli chodzi o umiejętności, zrobił na mnie Adam Lalana. No właśnie, którego, to nie pomyślałem. tego bardzo cenię. Jest to świetny chłopak. Przez... Ja mieszkałem między Southampton i Bormów. On, on pochodzi z Bormów, więc dość często też go podrzucałem do miejsca, gdzie, gdzie mu było wygodnie, a ja jechałem do siebie. E, więc, więc Adam Lalana miał naturalny talent. Tylko na ten moment e, mógł debiutować, jak miał lat. E, I też grał w, byłem e, zawodnikiem Southampton. E, debiutował w meczu, gdzie, gdzie e, ja grałem, też e, pamiętam, że, że też chyba skończyło się golem moim i, i razem celebrowaliśmy bramkę. E, ale to był taki naturalny talent piłkarski. E, ta swoboda, e, mimo młodego wieku warunki fizyczne skromne jak na Championship, a mimo wszystko dostawał swoje szanse i zaczął, i zaczął je wykorzystywać. I on, no i jeszcze jednym piłkarzem, o którym nie, nie mogę wspomnieć, no to był Giej Fizy To pokazuje, że nie wszyscy muszą mieć lat 16-17, żeby wchodzić do zespołu. On wchodził jak miał 19, e, prawie 20. E, sezon za trenera będę na który tylko tak naprawdę odkrył Dał mu e, szansę na regularną grę. Zakończył jako środkowy pomocnik z 20 golami. E, fantastycznym wolnym z Liverpoolem w, w FA Cup. I, I to było widać, że to jest zawodnik, który, który zrobi ogromną karierę i, i, i ma tą klasę na boisku, bo, bo to było widać nawet jak miał lat 20. Nie? To byli ci zawodnicy, którzy, którzy wchodzą do zespołu, było widać, że, że dają ogromną jakość zawodnikom i drużynie, którzy już są tam, a osobno, bo wiadomo, że będą pisać ich oddzielny rozdział, no bo. Bo te miejsca, gdzie zaczynali, po prostu były dla nich za małe. Kimś takim chyba też był Michael Carrick. Pamiętam taką analizę w angielskiej telewizji Garego Neville'a, który tak dokładnie, skrupulatnie, szczegółowo przeanalizował grę Michaela Carricka. i ale Pokazał, West Hamie że. Westchamie pewnie. Proszę? Westchamie pewnie. Jeszcze. Możliwe, nie pamiętam. Być może, być może w United już nie pamiętam, o który klub chodziło, ale w każdym razie pokazywał, że to jest zawodnik, który totalnie nie robi zbędnych ruchów, że praktycznie każda decyzja jest przemyślana, że nie ma tam grama widowiskowości w tym graniu, ale że wszystko jest z myślą o drużynie. To był taki najbardziej inteligentny piłkarz, z jakim Pan się zetknął na przykład na, na angielskich boiskach wtedy? No, to właśnie ta nieszczęsna bramka, która nie stała no, po, po jego, jego doświadkowaniu. No, było widać, że to jest. Tylko, że Mark, Michael już wtedy, mimo wszystko, już, już, już nie miał 20 lat czy 17 jak Gareth, tylko, tylko 20 kilka, bo chyba z tego co się orientuje to jest jest ode mnie o, o rok młodszy ja w Tottenham jak byłem to miałem na nawet 26 czy nawet czy może trochę z tego co wiem chyba 80 rocznie ale nie jestem pewien mhm. no to było widać że już po West Hamie tu jest Tottenham już było widać że to jest piłkarz który no, to idealnie pasuje do Premier League i wszystkim zawsze można było mu podać, zawsze był pod grom. Eee, i no, umiejętności ogromne. Jeśli chodzi o Tottenham, no to Michael Carrick, eee, Robbie Keane, e, to byli zawodnicy, których e, uwielbiałem oglądać, a do tego Yang Pio Lee, byliśmy razem w parze. Pan powiedział, że to, że to był najlepiej wyszkolony obrońca, z jakim pan grał, tak? Liang jak, tak szczerze powiedziawszy, to jak się go na niego patrzyło, to nikt by nie powiedział, że to jest obrońca, po prostu lewa, prawa, zakos. Do środka, no znakomity, pozytywny facet, świetny piłkarz, zrobił znakomitą karierę, zresztą wiem doskonale, czy to ten Borussia Dortmund, PSW za trenera Hidinga, no i ten pamiętny mecz Polska-Korea. No to jest, to, to było jedno, to tak naprawdę jeden z piłkarzy, na których warto się wzorować i jego oglądać, jakby ktoś powiedział, że jest obrońcą, to, to tak jak Gareth Bale. No, Gareth Bale jest obrońcą. No zaczynał na, zaczyna, na, za, na lewej obronie. E, ale z takich piłkarzy, których... No miałem to szczęście, że tych piłkarzy było sporo, no bo nie oszukujmy się, Edgar Dawid, był w Tottenhamie, był Gier, Gier, German Genas, Ledley King. E, no to wybitny piłkarz, jak był zdrowy, to, to, to ciężko było wygrać z nim jakikolwiek pojedynek. Zresztą graliśmy razem w meczu na Old Trafford, Anglia-Polska. Anglia no i piłkarz, o którym muszę wspomnieć, bo to była osobowość i piłkarz Hadji Diouf, który który miał wybitne umiejętności piłkarskie. Ale ja na treningu nie widziałem ani razu, żeby ktoś mu zabrał piłkę. Kiedyśśmy z Arsenalem, Manchesterem, czy Tottenhamem. czy czy to Jak do 60 minuty był jeden z najlepszych na boisku, bo najlepszy na boisku. Wiadomo, że później już te jego poza sportowe wojarze nie pomagały mu wytrzymać 90 minut, ale był to zawodnik, któremu nie dało się piłki, jak go nie sfałowałeś, to nie mogłeś mu piłki zabrać, po prostu a mieliśmy bardzo fajny kontakt, bo poznaliśmy się od razu na pierwszym meczu, jak trafiłem na mecz z Reading byliśmy razem w tej szesnastce meczowej, on wrócił o szóstej rano z Pucharu Afryki spotkaliśmy się w Indii. akurat jak zjeżdżaliśmy na śniadanie mówi, że przyjechał, wiedział doskonale, że już trafiłem do zespołu, że jestem Polakiem co mnie bardzo ucieszyło tak mnie ciepło przy, e, przywitał. E, notabene e, trenerem Senegalu e, na, ty, na tym pucharze Afryki był trener Kasperczak. Mówiłem, że dla niego to jest drugi ojciec. E, strasznie go szanuje, lubi. Więc zadałem mu pytanie: no to jak go tak szanujecie, no to dlaczego trener po dwóch meczach zrezygnował? Bo oni. E, bo tak, pamiętam, dwa razy przegrał, on z, o, po przegrał. Poszli się pobawić, a, mhm. a trener to odebrał tak, jak powinien odebrać. A, no akurat. To jest ich e, odpowiedź, jego taki mamy charakter, no, my tak żyjemy. A ciężko jest zapanować nad, nad piłkarzami z Afryki jeszcze w tamtych czasach, to trenerzy, trenerzy tak, nie mieli łatwo. I tak mieliśmy bardzo fajny kontakt. A Edgar Dawid to był taki kolorowy ptak, bo pan wspomniał w jednym z wywiadów na weszło z kolei, że bardzo przeżywał, że nie znalazł się chyba, czy znalazł się... Czy ja na weszło jakiś wywiad? W tak, tak, taka jedenastka chyba kumpli z tego co pamiętam. To przed wielu, wielu lat taka wypowiedź, że przeżywał Edgar Dawid setkę najbogatszych piłkarzy w brytyjskim futbolu i że pan go zapytał Tak, czy, Tak, czy tak, to jego... się i może tak. w Goldenach płacili, ale tam z... Wa... wszystkim wychowankom płacili słabo w się. Mhm. I nawet przytoczył, że 150 tysięcy gudenów zarabiał wtedy rocznie. Nie? Gdzie... Mhm. I wtedy było ciężko się wydobyć, bo jeszcze nie było prawa Bosmana i, i tak naprawdę nawet jak się kontrakt kończył, mhm. to dalej ekwiwalent był na poziomie takiej kwoty, którą zawdowoli klub, więc, więc no jasno dał do zrozumienia, że nie mieli żadnego wpływu na to, jak ile, jak ile klub zaoferuje, to nie mieli za bardzo wpływu, po prostu musieli Akceptować to, co było. A dlaczego pan powiedział, że wolał grać na Jamie'ego Carraghera niż samiego Sam Sami hypia to był taki najtrudniejszy obrońca do sforsowania w tamtych czasach? Przynajmniej z pana punktu widzenia? No miałem tą okazję, że z Liverpoolem chyba zagrałem czterokrotnie albo pięciokrotnie. I zawsze e, grał Chypia. I, I zazwyczaj hypia był na boisku a, i strasznie ciężko było wygrać z nim pojedynek. Wiadomo, że nie był to najszybszy piłkarz, ale znakomicie się ustawiał, e, bardzo dobrze czytał grę. I tak dużo krwi na napsuł i pamiętam, że zawsze się ustawiałem w drugą stronę, gdzie a to była jakby moja taka dewiza, co powinni robić szczególnie napastnicy, to zawsze zobaczyć, który środkowy obrońca, mimo wszystko, jest słabszy i, i lepiej się postawić pod niego, bo, bo dużo łatwiej się gra. Zdarza się panu dostawać na przykład już po karierze takie zaproszenia do meczów legend, czy jakieś różne eventy, różne wydarzenia, właśnie od klubów, w których pan występował? Z derby z Reading dostałem nawet w, w zeszłym roku i. Jakby logistycznie mi pasowało, to miał, miałem chęć wyjazdu, no ale jakoś to już jest jakby większa ekskapada. I, i termin, który był ostatnio, to akurat tak się złożył, że nie byłem w kraju, byłem gdzie indziej, już miałem dawno zaplanowany wyjazd. Mm -hmm. Szczególnie o Redding chodziło, bo, bo z Joeem Karakanem rozmawiałem, e, rozmawiałem i, i bardzo zależało mu, żebyś, żebym też był. I pewnie wcześniej czy później skorzystam z takiego wjazdu. A jak dzisiaj wygląda Pana życie? Czym Pan się zajmuje na co dzień? My już na ten temat rozmawialiśmy, nie będę udawał, że nie wiem, ale kibice mogą, mogą nie wiedzieć. Przede wszystkim jestem przy sporcie, mm -hmm. lubię to naj, najbardziej. Czynnie gram w tenisa, czynnie gram w golfa. Jak Cieszę się mecze, życiem. Jak są jakieś mecze charytatywne, jak na przykład w maju byliśmy w, u Tomka Kuszczaka i prezydenta Sopotu. Na meczu charytatywnym w, w Trójmieście, to, to też gdzieś tam jakieś pojedyncze mecze rozgrywam, ale mam obiekt sportowy. Święcie mam teraz swój klub, bo mam klub zarejestrowany w, w polskiej lidze tenisa. I sprawia mi to ogromną przyjemność. Rozbudowujemy go cały czas. Jest, jest to forma spędzenia czasu bardzo bardzo ciekawa. Wcześniej też raz po raz gdzieś tam zagrałem w tenisa, ale, ale nie regularnie, a teraz widzę, że jak tenis jest wymagający. Zbudował pan sobie ośrodek, żeby grać w tenisa? No nie zupełnie. Jakby też po to, żeby mimo wszystko jakieś korzyści z tego mieć, i też tak jest. Jakby po części to jest moja część, część moich obowiązków i pracy. Rozbudowujemy to bardzo intensywnie. I sprawia mi to frajda. Gdzieś tam mam inne jeszcze działalności, które gdzieś jestem bardziej lub mniej. Jestem bardziej zaabsorbowany tymi, tymi rzeczami, ale tak naprawdę no, jestem w Poznaniu w miejscu, gdzie się wychowałem na swoim terenie mam, mam możliwość, żeby, żeby aktywnie spędzać czas i myślę, że o to chodzi, no bo bo sport to było zawsze całe moje życie i, i w tym się czuję najlepiej. No przede wszystkim e, koło poznanie sobie obiekt sportowy w Skórzewie. Tam, jeśli ktoś e, chciałby pograć finisa u nas, to zapraszamy serdecznie. Bywają też e, inni e, byli piłkarze, jak Piotrek Rejs czy Piotrek Kasperski. E, sporo e, moich kolegów, z którymi grałem w piłkę gdzieś tam w grupach młodzieżowych też e, przyjeżdża, więc, więc e, będzie ładna pogoda, sporo turniejów, jak ktoś chce zagrać w turnieju u mnie na obiekcie, to też zapraszam. Zapraszamy, a zawsze pan miał taką żyłkę do biznesu? Zawsze pan miał takie rozsądne podejście do pieniędzy? No bo z pana pokolenia nie każdy tak dobrze sobie poukładał życie też pod kątem biznesowym, właśnie po karierze, i tak się zastanawiam, czy był jakiś taki moment przełomu, który pana nauczył, jak inwestować te pieniądze, czy od samego początku miał pan takie predyspozycje, żeby mówiąc wprost, nie rozwalać tej kasy, tylko odłożyć sobie, żeby potem żyć jak król po karierze. No, nie no, życie król to, to może pewnie król Artur. <grywa> eee, ja akurat miałem to szczęście, że, eee, no, że też zagrałem e, kilka lat za granicą i jakby nie patrzeć, czy można było troszeczkę więcej odłożyć niż, niż te w cudzysłowie to, o, te 10 tysięcy, co mówił eee, Gural. E, ale, ale faktycznie no, skończyłem miejsce ekonomiczne. Poszedłem na politechnikę na dzienne studia. To, że byłem późno dojrzewający pozwoliło mi jeszcze zdecydować, czy, czy piłka da mi chleb, czy nie, bo, bo miałem tak naprawdę lat niecałe 20, jak wyjeżdżałem do Bełchatowa, gdzie wtedy faktycznie tak było. warci jak trenowałem, no to niekoniecznie miałem taką pewność i wiemy doskonale, że, że bardzo mały procent, no to ułamek procenta piłkarzy, no radzi sobie i, i tak naprawdę piłka nożna da mu chleb i, i potrafi dać przyjemne życie, więc więc no gdzieś tam tę edukację miałem wcześniej, ale prawda jest taka, że no jak to w biznes... No, Ja jestem wychowany na sporcie, więc jakby pewne elementy, yy, uczę, pewnych elementów uczę się dopiero później. I, i też tak, yy, tak było, bo, bo i miałem yy, przez 7 lat prowadziłem agencję menadżerską. Yy, A z tego pan zrezygnował? czy yy, Za dużo, szczerze powiedziawszy, pewne rzeczy w, na tym rynku mi się nie podobały. Ale nie jest to... tak, że po tej sprawie Oskara Sewerzyńskiego pan zrezygnował? Czy... Nie, nie, to jeszcze, jeszcze byłem przynajmniej z 4 lata. Okej. Okay. Okay. Nie, 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 to w ogóle. No bo wtedy, była, to, wtedy... To wtedy, wtedy to była sprawa, którą komuś zależało, żeby zrobić zamieszanie, a, a tak naprawdę. A jak to się zakończyło? Wtedy? Zakończyło się tym, że jednak piłkaś nie trafił do legii, tylko trafił podpisał kontakt w koronie. Kielce. Ale bez pana pomocy, tak? Bo tam... klub wymaga... no, korona... Różnie... Ko... Okay. no korona sugerowała, że pan chciał wziąć prowizję, która panu się nie należała, tak? Ja, ja, ja przede wszystkim nie chciałem, żeby Oskar podpisał konta w Koronie, bo na niego nie było planu, a w Legii mm -hmm. był plan. Okej. Okay. I to był powód. No to czas racji mu nie przyznał, się, bo spojrzałem że... sobie na tę jego karierę, to nie poszło to w odpowiednim kierunku. Jak w piłce nożnej wie, wie, wiemy doskonale. Ale ciekaw byłem po prostu, czy tego typu sytuacja, albo jakieś tam nie wiem, spory o Marcina Grabowskiego z Wisłą po prostu, czy to nie sprawiło, że pomyślał pan sobie, a po co mi to tak naprawdę? Po co mam się szarpać? No akurat tutaj spor Marcina Grabowskiego, no to jeśli są jakieś przepisy, są jakieś regulacje, no to jeśli wykorzystujesz swoje błędy i próbujesz je naprawiać, no tak do końca nie jest, bo jak najbardziej wszystkie znaki na niebie pokazywały i to było jasne i wszyscy w Wiśle Kraków wiedzieli, że że, kontrakt, że przedłużenie kontraktu e, jednostronne, z, jeśli chodzi o klub, było niemożliwe, no bo nie spełniało przesłanek e, ten kontrakt. I, A przedłuży ten kontrakt wtedy, tak? Myślę, że przedłużyli, ale generalnie nie mogli tego przedłużyć, więc Marcin trafił, trafił do, y y wtedy do Termaliki, gdzie bardzo dobrze grał, po poważną kontuzję, i, i to mu pokrzyżowało plany. Dobra, ale czyli chodzi, mi o, chodzi mi o to, czy. Tego typu historie po prostu nie sprawiły, że uznał pan, że nie ma sensu dalej się w to bawić, że menedżerka nie jest dla mnie, że ja mogę sobie tutaj budować jakieś różne obiekty, na przykład w okolicach Poznania, i że i wolę mieć święty spokój. Na przykład. Ja przede wszystkim chciałem wykorzystać kontakty, które miałem, jeśli chodzi o Anglię i o Włochy, za pośrednictwem mojego byłego agenta, i dać szansę rozwoju piłkarzom. Po kroku A, żeby zrobić krok B, bo doskonale wiedziałem, jakie są warunki i możliwości dla, dla piłkarzy, którzy są w Anglii. Bo byłem w sześciu klubach, miałem doskonale to sprawdzone, bo wiedziałem, ilu zawodników z Akademii może trafić, jak to wygląda, jak przygotowują tych piłkarzy. I myślę, że w pewnym momencie warto pokazać kogoś w Polsce, dać sygnał tym ludziom, którzy, którzy ściągają piłkarzy. W lepsze miejsca, dać możliwość klub, polskim klubom zarobić, dać, dać możliwość e, piłkarzom na krok naprzód. Więc, jakby tutaj każdy mógł być zadowolony. E, jak przyjeżdżałem do Anglii na początku, w zasadzie 90% klubów w ogóle nie znało polskiego rynku. E, bardzo wiele osób przyprowadziłem nam polskie mecze i gdzieś tam pośredniczyłem przy, przy, e, miałem udział przy transferze Ariela Borysiuka też zresztą jak trafił do QPR e, Rakelsa do Reading bo, bo się e, bardzo dobrze znałem wtedy z dyrektorem sportowym e, który też był moim dyrektorem sportowym w Reading z Nikiem Hamontem, więc jakby tutaj e, a później zobaczyłem, że niektóre e, niektóre osoby Niektóre gdzieś tam, które działają w tej branży, no tak naprawdę no, no patrzą na swoje interesy. Ja myślałem, że wszystkie ogólne interesy, trochę byłem naiwny z tego powodu. Myślałem, że, że można wprowadzić swoje zasady i, i z nich korzystać. Z czasem zobaczyłem, że nie do końca. Było bardzo dużo wyjazdów, a też myślę, że. Ta decyzja bardzo przemyślana była, że wchodziłem do tego biznesu i bardzo przemyślana, że wychodziłem z niego. Czyli gdyby dzisiaj Pan pojawił się w jakimś programie, to podpisaliby Pana Grzegorz Trasiak nie agent piłkarski, tylko deweloper. To, to pasowałoby najbardziej, nie, czy jakieś, jakieś inne deweloper. określenie? Nie, deweloperem jeszcze nie, jeszcze nie jestem i, jeszcze. I, i też nie wiadomo, czy będę. Najpierw przede wszystkim, jeśli chodzi o piłkę nożną, no to uwielbiam oglądać piłkę nożną. Teraz na pewno zrobię tu dużo mniej, bo teraz się śmieję, że najczęściej oglądam Iga Świątek, bo Iga tak często gra, że, 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 że tych meczów aż tyle nie oglądam. Ale step by step idę do przodu. Jestem zadowolony z życia, zdrowy, uśmiechnięty. Wróci mam, pan co, jeszcze mam do piłki? cudownych dzieci. Wróci pan jeszcze do piłki w jakiejkolwiek postaci, gdyby pojawiła się opcja, nie wiem, żeby być dyrektorem sportowym, czy zarządzać na przykład klubem, albo wrócić w ogóle do menedżerki przy, przy pana no nawet, podejściu nawet, właśnie do ee, ekonomii. E, nawet e, przy okazji e, byłem na Wyższej Szkole Sportu we Wrocławiu. No Właśnie Łukasz, o, o pan, to mi chodzi, że pan, pan zawsze interesował się ekonomią po prostu i jako, że ma też jakieś doświadczenie tutaj w zarządzaniu różnymi biznesami, ma różne kontakty, to teoretycznie miałby pan wszystko, żeby wrócić do tego biznesu piłkarskiego. Tylko tak się ostatnio zastanawiałem, w, polskim, w polskiej rzeczywistości, jakie obowiązki są obowiązkami dyrektora sportowego? Bo no, w, każdym klub... zależy od klubu. Bo w każdym klubie jest trochę inaczej, więc, więc nie wykluczam tego, ale szczerze powiedziawszy, uważam, że to się nie wydarzy. Bardziej patrzę przez cezzmat tutaj czegoś, co jest, buduję sam i jest, jest moje. Bardzo chętnie e, uczestniczę w akcjach, e, bycia ekspertem gdzieś w różnych programach czy, czy w telewizjach. E, ba, myślę, że to jest zdecydowanie e, płaszczyzna dla mnie niż to, żeby trafić do klubu, znowu się przenosić, znowu trafiać do innego. Nie jestem na to przygotowany. Mm -hmm. Okej, okay, czyli były piłkarz ekspert, tenisista, dewe, hobby, jeśli chodzi o hobby, deweloper, tak to możemy podsumować. Deweloper to własne słowo jest. No, myślę, że. się buduje korty tylko. Ale coś mi się wydaje, że może jeszcze kiedyś będzie pasowało. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Za rozmowę. Dziękuję. Dzięki.